29 lipiec 1943. Najpierw napisali, że Duce ustąpił z powodu złego stanu zdrowia, ale w końcu nie dało się ukryć, iż został destytuowany przez Wielką Radę Faszystowską. Władzę objął król, Badoglio utworzył rząd i dziś rozwiązano partię faszystowską. Ludzie nie zdają sobie na ogół sprawy z zupełnie wyjątkowej doniosłości tego faktu. Patrzą na to jedynie z punktu widzenia strategicznego. Tymczasem nie dostrzegają w tym rzeczy najważniejszej, jednego z największych bankructw ideologicznych, jakie świat dotąd oglądał. To nie jest upadek rządu, takiego czy innego reżimu, to upadek idei, która przez 20 lat panowała we Włoszech, na której mniej albo więcej oparły się wszystkie niemal kraje Europy powojennej, która była natchnieniem dla Niemiec, dla Hiszpanii Franka, dla Turcji, dla nas. Zdawało się, że błyskawiczny upadek jej jest niemożliwy. Runęła w ciągu kilku godzin. Dzisiejszy dzień zmusi faszystów i wszystkich wierzących w ideologie jedyne i prawdziwe na całym świecie do krótkiego rachunku sumienia. To po prostu upadek religii, prawie to samo, co gdyby papież rozwiązał Kościół. A może nawet więcej ze względu na moment. Bankructwo idei, dla której setki tysięcy ludzi ginie od 4 lat. Jak proroczo brzmią dzisiaj słowa tego wielkiego humanisty XX wieku, Guglielmo Ferrero, gdy wygnany przez faszyzm pisał w 1926 roku w swym świetnym studium Entre le passé et l'avenir, że podczas gdy wszystkie prawie monarchie upadły po tamtej wojnie, to jedynie faszyzm, zamiast obalić monarchię, uczynił z niej więźnia, zmuszając ją do podjęcia władzy absolutnej w nadziei, że będzie mógł się nią posłużyć. Zobaczymy pewnego dnia, czy dobrze obliczył. Dziś widzimy, że źle obliczył.